Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Mówicie, że ten wyścig będzie naprawdę bardzo ciężki. Zobaczymy. O, tutaj jak Golfik zapierdziela, to jest Golf GTI. Naprawdę potężny luz. Zobaczcie, jak te wyścigi tutaj wyglądają. O kurde, do akcji włącza się policja. I znowu, kurde, ten dym cholerny, znaczy dym, śnieg właściwie, który leci tak jakoś dziwnie do góry czasami. Zaraz to zobaczycie. Nie wiem, czy tak jest w tej grze. Mam ją zaktualizowaną do najnowszej wersji. Ustawienia mam ultra, jeśli chodzi o grafikę, a jakiś taki dziwny efekt mi się robi. Właśnie teraz, zobaczcie, nie powinno tak lecieć do góry, prawda? Ten taki śnieg. No ale dobra, postaram się skupić na jeździe. Mam nadzieję, że to mnie jakoś nie rozproszy. Ewentualnie zmienię tą kamerę na widok z maski. Dziwne to, no ale dobra. Jakoś sobie poradzimy. Wow. Cholera jasna, spadaj stąd, gościu. Mamy jeszcze dwóch do wyprzedzenia. Evora mnie tutaj już wyprzedza. O cholera, nic nie widać. Absolutnie nic, ale wyprzedzamy Evorę. Pięknie. Uuuuuii. Okej, zmieniamy kamerę z powrotem. Zaraz będzie trzeba chyba hamować. O tak, będzie ostry zakręt. I hamujemy. Nic nie widzę. Cholera jasna. Przez ten pieprzony śnieg. Dobra, jeszcze dwóch, oni są strasznie daleko. A zdaje się, że to są już ostatnie metry tego odcinka i może być naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Co tam się dzieje do cholery? Skąd ja? Jak miałem go wyminąć? Do cholery. Dramat, jeszcze raz. Spróbujemy tutaj zadziałać, ale wątpię, żebym zdołał to przejść tym razem, bo one, te wozy policyjne pojawiają się w jakichś losowych miejscach. Okej, postaram się trzymać tej prawej strony i zobaczymy teraz. Ui! Udało się. Cholera, jasna. Kurde, ale ten śnieg leci naprawdę bardzo dziwnie, znaczy tak fruwa właściwie nad samochodem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jeśli macie jakieś rozwiązanie tego problemu, piszcie mi w komentarzach. Ja nie mam pojęcia w ogóle, co to jest. Szukałem w internecie rozwiązania. To jest chyba jakiś glitch albo bug. No ale dobra. Próbujemy tutaj dogonić moich przeciwników. Muszę złapać tylko draft i będzie ok. I będziemy w domu. Zajebiście. Po prostu pięknie. Za policją da się draftować? Da się, super. Okej, lecimy za Meganką, driftujemy. Robimy co się da, bo to już naprawdę chyba będzie ostatnia prosta. 89 miejsce ma ta Meganka. Spróbujemy podraftować. Okej, i draftujemy. Uwaga, 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 uwaga! Czy mi złapie draft? Tak jest! Tak jest! Super, wyprzedzamy, wyprzedzamy. O nie, ona dalej jakoś przyspiesza. O, fucking shit. Jak to się szybko jedzie. Cholera jasna. Mordę. Oj, ciężko, ciężko. Wow. Okej. Fuck. Dobra, muszę się teraz skupić, bo jest ciężko. I nitro! Tak jest! No, to było naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Ale udało się. Dojechałem do celu. I co teraz? El Camino, tak? To jest chyba jakaś ekipa. Mamy chyba jakiś team
i oni jeżdżą sobie razem. Wow. Czarne El Camino razy 3 chyba. Tak, musimy ten team wyprzedzić. Oni są pomalowani w barwy Need for Speed. Takie są specjalne barwy. Mają zielone felgi. O, 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 o. Kurde, dobrzy są skubańcy. Ale mnie zarzuciło. Cholera, jak to ślisko. Wow. No i dobrze, za El Camino się trzymamy. Muszę znaleźć jakiś taki dobry moment, żeby ich wszystkich tutaj wyprzedzić, wiecie? Ale to nie będzie chyba taka prosta sprawa. Au. Oj, oj. Co to się stało? Wypadłem poza barierkę. Okej. Okay. Dobra, jestem w tym samym miejscu, więc nie jest tak źle. A jak widzicie, z odcinka na odcinek robi się naprawdę, naprawdę coraz ciężej. To nie są przelewki. A to dopiero początek. Jak który mam odcinek? Piąty? Szósty? To jest początek gry właściwie. Jeszcze sporo przed nami, a już jest naprawdę bardzo ciężko. Ja się staram jak mogę, żeby grać jak najlepiej, ale jest... To nie jest łatwo. Zobaczcie, jaka prędkość, ojej. Chodź tu. Draft, szybko. Zobaczcie, ja nawet go na drafcie nie mogę dogonić. Skubaniec. Tutaj bardzo łatwo z trasy wypaść, oj! Tutaj jakieś wybuchy, jakieś coś. Teraz trzeba się tylko utrzymać na pierwszej pozycji, ale doganiają mnie z tyłu, zobaczcie, jak oni pędzą. Nie jest tak łatwa sprawa. Szybciej już nie pojadę. Nie mogę tego zwalniać. To będzie katastrofa, oni wykorzystają każdą najmniejszą moją pomyłkę tutaj. Wow, właśnie o tym mówiłem, zobaczcie. I możemy zmienić samochód! Nie! Chodź tu, zmieniaj! O. Dobrze. Co tym razem sobie weźmiemy? GT2, to mieliśmy. A, mówiliście, żebym wziął GT500, tak? No to weźmiemy sobie GT500. Chociaż tej... Ale ja bym chciał Valentino Balboni wziąć. Przepraszam was, wezmę sobie to Valentino Balboni. I tu sobie zainstalujemy jakiś zestaw. Zobaczmy, pierwszy zestaw stylowy wygląda tak. Wow, fajnie. Ten zestaw stylowy wygląda tak. Nic nie widać. A ten zestaw stylowy aero, tak? Wygląda tak. O, to mi się najbardziej podoba. Damy sobie kolorek srebrny. Jak to wygląda? Nie, nie podoba mi się. Srebrny w ogóle, jakiś niebieski. Nie, dziwne, to. Zielony? O, zielony jest spoko. Bierzemy sobie zielone Lamborghini. Lamborghini Valentino Balboni. A tam już meta, no chyba ich posrało. Jak ja mam tu zmienić samochód niby? I będę powtarzał dalej Porszawką. No, dali przed całą metą stacji, no chyba ich pogrzało. Peski, tu co za... Ej, zbulwersowałem się teraz, naprawdę. Skąd ma... No, i będę powtarzał Porszawką, tak? No, założę się, że tak będzie. Jeszcze pędziłem na pełnym gazie. No oczywiście, że Porszawką. Dobra, przewinę to do przodu. No i dobra, już mamy te ostatnie metry tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz jestem w jeszcze gorszej pozycji, bo jestem z tyłu za tym gościem. Spróbujemy podraftować trochę. I... okej. I dalej nie mogę go wyprzedzić, słuchajcie. Skubaniec nieźle pruje. Ale może przed samą metą się uda go złapać. A, masz!
O, i teraz gaz do dechy, tak jest. Tak to się robi w Polsce. Okej, gonią mnie tam chłopy. Ale ja się tak łatwo nie dam. No i spadaj stacja, teraz nie mam czasu. Valentino Balboni, niech sobie poczeka. Wrócę do ciebie, Valentino Balboni. Ale później, no bo teraz nie mam... No nie mogę teraz, cholera jasna, bym przegrał. Ważne jest to, żeby fabułę pchać do przodu. Cholera jasna. No kurde. Dobra. Okej, i co tym razem? Nadrób stracony czas. Ale ja nie byłem na stacji, nie mam co nadrabiać. Zobaczcie na ten śnieg, no. Co się dzieje do cholery? Nie mam pojęcia. To musi być jakiś bug, mówię wam. Szybciej, no zaraz dojadę, spokojnie. Okej. No Jezus, nic nie widać jak daję tą kamerę z tyłu. Okej, mamy 22 sekundy. To jest cholernie ślisko, wiecie? Ale poradzimy sobie, spokojnie. Wow, co to było? Okej, i teraz... Oh, fuck! A taki drifting to... Dziękuję za taki drifting. Premia za drifting. No nic, ale bardzo fajna kraina. Gdyby nie ten śnieg, to mógłbym bardziej podziwiać sobie widoki. Niestety jest to niemożliwe, gdy śnieg zasłania mi 95% widoku. Ale taka gra. Damy sobie radę. Okej, i teraz... Teraz co? Teraz jedziemy przez... Wow, wow, wow. O Jezus. Kurczę. 14, 13, zdążymy. Teraz trochę bardziej przyciśniemy. Okej. Wow! Mało brakowało. Tutaj naprawdę ciężko się skręca. Jak już się rozpędzimy, to... Zwalniać jest ciężko. Oj tak. Okej. Świetny czas. Wiem, że świetny. Dziwnie mnie zarzuciło trochę, no ale dobra. Jeszcze jakoś żyję. I teraz prosta. Prosto w dół, do piekła. Chociaż jest tu zimno. Oh yeah. I koniec? Tak jest. Pięknie sobie przejechaliśmy odcinek. Super. No to co teraz będzie? No nic, chciałbym zaliczyć jakąś stację po drodze, ale... jak to będzie, to nie wiem. Tego dowiemy się już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.